Około 150 najlepszych pięściarzy z całego kraju z prawie 50 klubów wzięło udział w 17 młodzieżowych mistrzostwach Polski w boksie. Walki rozgrywane były w hali imienia Arkadiusza Gołasia przy ulicy Traugutta i tylko na TV Ostrołęka mogliście oglądać zmagania pięściarzy na żywo, nie wychodząc z domu. Tutaj startuje w sumie czołówka polskich zawodników, mistrzowie Polski, medaliści Mistrzostw Europy i niektórzy z tych zawodników dla tych właśnie czołówki polskiej nie dorastają poziomem i były walki przed czasem kończące się. Ostrołękę reprezentowało 5 bokserów z UMKS Wiktoria. W kategorii 64 kg Marcin Pyskło, w kategorii 69 kg Rafał Bałazy i Dawid Pac. W kategorii 75 kg Rafał Sodur, a w kategorii 91 kg Mateusz Ześk. No, walka była dużo cięższa niż poprzednie. Przeciwnik był wyższy, miał dłuższe ręce. Mi zabrakło trochę siły w trzeciej rundzie. No nie z każdym się dobrze boksuje. Podkreślić należy, że wszyscy chwalą organizację tych zawodów, oczywiście dzięki panu prezydentowi Urzędu Miasta, dzięki Miejskiemu Ośrodku Sportu i Rekreacji, który ogromnie dużo pracy włożył w to przygotowanie organizacyjne. Wielu sponsorów również się włączyło w pomoc finansową. Podkreślić należy Polski Komitet Olimpijski, który ufundował dla wszystkich zwycięzców piękne puchary. Tu się włączył również Polski Związek Bokserski, finansując sędziów, obsady sędziowskiej, jeżeli także przede wszystkim pan prezydent Janusz Kotowski z Urzędem Miejskim, który przyjął tę imprezę i bardzo dużo wspomaga, nie tylko finansowo, ale przede wszystkim organizacyjnie, bo to jest najważniejsza sprawa. Szukajcie kolejnych materiałów na żywo na TV Ostrołęka. Marta Mirzejewska.